To, co przed chwilą powinniście widzieć, to jest paczka, jaką wczoraj odebrałem z paczkomatu. Przytargałem do domu. No i ona teraz stoi i czeka grzecznie na rozpakowanie. Być może się zastanawiacie, czemu jeszcze jej nie rozpakowałem. Z drugiej strony być może się nie zastanawiacie, bo wy też potraficie zostawić na dzień, dwa taką paczkę, zanim się do niej zabierzecie, zwłaszcza jak jest tam coś, co nie jest jakoś pilnie potrzebne. Ja potrafię nawet na tydzień zostawić taką paczkę. Nawet jeżeli jest tam coś, z czego chciałbym skorzystać, tylko po prostu czuję jakąś taką tremę, blokadę. Dzisiaj się ponownie próbowałem wczuć w to uczucie i ponownie poczułem, tylko teraz łatwiej mi to. Teraz padłem na pomysł, żeby wam na bieżąco o tym powiedzieć. Niejako czuję i słyszę w głowie, mówię niejako czuję, bo to nie jest omam słuchowy, tylko takie bardzo sugestywna myśl, głos jednego z rodziców. Tylko spróbuj tego dotknąć, to ci łapy poobrywam albo poucinam, ty, noju, czy jakiś tam innym nieposłuszny synu. Skąd mi się to bierze? Oczywiście z dawnych wspomnień, które się teraz posklejały, mózg je pokojarzył w różny dziwny sposób. Nielogiczny oczywiście, ale jak już wiele razy mówiłem, mózg nie jest logiczny. Im bardziej zestresowany, tym mniej logiczny. Więc teraz tak mniej więcej wygląda każdy mój dzień. Praktycznie każdy wstanie z krzesła, albo może co drugie wstanie z krzesła. Co drugie ruszenie ręką lub nogą. Często nawet co drugi oddech. To jest taka zabawa w cudzysłowie. Zmaganie się z natychmiastowymi groźbami płynącymi ze starych wspomnień. Tylko się rusz, tylko spróbuj. Albo w drugą stronę, tylko się nie rusz, tylko nie próbuj. To zobaczysz, co ci zrobię. I z jednej strony wspomnienia grożą mi śmiercią w męczarniach, jak spróbuję coś zrobić, z drugiej strony grożą mi tym samym, jeśli nie będę czegoś robić, jeśli się nie ruszę. W zależności od tego, które akurat mocniej mi dokopią, to taka jest wypadkowa, robię coś albo nie. Tak żebyście mieli trochę świadomości, z czym się muszę na co dzień zmagać. I nie, nie wrócę do psychotropów. Na psychotropach to tylko narastało. Trochę wolniej niż wcześniej i później, ale cały czas narastało. A teraz, ponieważ konsekwentnie widzę, że metody, które poznałem poza kanonem, że tak powiem, medycznym, działają dużo lepiej, to się ich staram trzymać. Niezależnie od tego, jak źle się czuję w danej chwili, bo nie mam żadnych logicznych przesłanek, żeby uważać, że na standardowych metodach będzie lepiej. Poza odsuwaniem takim ciągle tego, co nieuniknione, czyli konfrontacji z tym wszystkim, co przeżyłem. Jeszcze gwoli suplementu, bo być może nie jestem jedyny. Być może ktoś z was przeżywa podobne rzeczy, tylko nie dotarł jeszcze do tego, jakie wspomnienia są za to odpowiedzialne. O, spróbujemy się jakoś tak ze słońcem. O. Ja też nie od razu wiedziałem i czułem, że za to, co się ze mną dzieje, odpowiedzialne jakieś stare wspomnienia, jakichś starych relacji z rodzicami. Na początku to było po prostu taka ciężkość w ciele. Ciężkość, potem zacząłem stopniowo kojarzyć, że to jest jakiś rodzaj lęku, mówiłem, a lęk, depresja. Przejściowo nawet mi się wydawało, może jakieś problemy z wątrobą. Robiłem badania, wszystko w normie wyszło, podstawowe. Myślałem i coraz mocniej widziałem, że to nie jest brak sił, to jest paraliż wynikający z przerażenia. W ciele jest jakieś takie przerażenie, jakiś taki instynkt, nie ruszaj się, nie bądź widoczny. Udawaj, że cię nie ma. Nawet nie oddychaj zbyt głośno, żeby cię ktoś nie zauważył.
I stopniowo, jak się temu coraz mocniej świadomie przyglądałem, nie próbując tego spychać i na siłę z tym walczyć, z czasem właśnie zaczęło wychodzić. Taka sytuacja była. Z tym mi się zaczyna kojarzyć. Z tamtym mi się zaczyna kojarzyć. Takie słowa padły. Taką minę widziałem. Stopniowo zaczyna się to pokazywać. Jeszcze całości się nie pokazało. Ale nawet po tym pierwszym nagraniu, które zrobiłem, troszeczkę mi ulżyło. Może jak pójdę do domu, to wezmę i rozpakuję. Zobaczę. Chyba, że wejdzie następna część wspomnień i znów mi zablokuje. Tak, żebyście mieli z drugiej strony też świadomość, że to przechodzi ewolucję i że być może u was jest podobnie lub nawet tak samo, tylko jesteście na przykład na innym etapie, może wcześniejszym. Jak jesteście na późniejszym, no to już was uświadamiać nie trzeba. Już wam nie trzeba przekonywać, że tutaj psychiatra może wiele nie pomóc poza maskowaniem objawów i że droga jest niestety właśnie taka, trochę przez mękę, ale z drugiej strony jest inna. Jest dostępna inna, bardziej naturalna. Chociaż niekoniecznie łatwiejsza. Ale zdrowsza. Wierzę, że zdrowsza.